Na tym filmiku pokażę, jak w sposób poprawnie wyksięgować środek trwały, kiedy on już ulega likwidacji. Środki trwałe to jest konto aktywne, w którym ewidencjonujemy po lewej stronie debetowej wszystkie wzrosty, zwiększenia wartości takiego środka trwałego, a po prawej utratę wartości takiego środka trwałego, między innymi przez po prostu likwidację. I w operacji pierwszej, jeżeli wiemy, że LT, likwidacja środka trwałego, usunięto z ewidencji wartość początkowo środka trwałego, gdzie na koncie pozabilansowym była to wartość 7000 i możemy ją podzielić na wartość skumulowanego umorzenia, czyli takiego łącznego, całkowitego, i mamy 2500 jako wartość netto, gdy likwidacja wynika z zużycia lub zmiany metody produkcji, lub jest ewentualnie wariant, gdyby wartość netto dotyczyła spowodowania zdarzeniami losowymi lub innymi przyczynami. W tej sytuacji tego wariantu nie mamy, ale może być tak, że jakiś środek jest likwidowany, ponieważ on się zużył, lub zmieniono metodę produkcji, lub z powodu przyczyn losowych wartość tego środka trwałego po prostu jest już dla nas zbyt niska i ten środek musi ulec likwidacji. A więc jeżeli na 7000 był środek początkowo, to tu powinno być napisane przynajmniej saldo początkowe minimum 7000 i my w operacji pierwszej całkowicie wyksięgowujemy ten środek trwały po stronie kredytowej i dla równowagi z konta umorzenia środka trwałego, gdzie tu powinny być jakieś zapisy związane z utratą wartości tego środka trwałego, tu wyksięgowujemy tą wartość i pozostałą kwotę 2500 uznajemy jako pozostałe koszty operacyjne. Gdyby to był wariant 1B2, to tutaj byśmy wymienili tą kwotę wynikającą z pewnych zdarzeń losowych lub jakichś innych przyczyn od nas niezależnych na koncie straty nadzwyczajne. Operacja numer 2. PZ. Przyjęcie zakupów. Wprowadzono do magazynu wartość materiałów pochodzących z likwidowanego środka trwałego. Kwota przykładowa wynosi 400. Co to oznacza? Że jeżeli jest PZK, to na pewno mamy przyjęcie tych materiałów na składzie i jednocześnie mamy pewne dodatkowe korzyści wynikające z tego, że pojawiły się te materiały, czyli to są pozostałe przychody operacyjne, ale niekoniecznie związane ze sprzedażą jakichś właśnie elementów, tylko po prostu, że się pojawiła dla nas taka dodatkowa korzyść. Trzecia operacja, kasa przyjmie, otrzymano środki pieniężne za sprzedaż innych pozostałości. Generalnie, że sprzedano jakieś tam części, a więc na koncie kasa, takim kancie już dość bym powiedziała wymarłym kasa, gotówkowo pojawia się zapis na 200 i jednocześnie w związku z tym, że zlikwidowaliśmy ten środek trwały, a mamy jakieś dodatkowe korzyści pozostałe, niezwiązane z prowadzeniem działalności, mamy przychody operacyjne na kwotę 200 odnotowane. Oczywiście po stronie kredytowej mamy przychody, a na kontach tych kosztowych mamy oczywiście zapis po stronie debetowej. Ale oczywiście tu nie jest konto debetowe. Teraz kolejne. 2000 zł to wyciąg bankowy i otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku ze zdarzeniami losowymi. Oznacza to na koncie rachunek bieżący, gdzie tu po tej stronie są zwiększenia, a po tej stronie są zmniejszenia, bo to jest konto oczywiście aktywne. Po stronie debetowej pojawia się zapis na 1000 zł i to dla nas będzie jednocześnie tak zwany zysk nadzwyczajny. Czyli, bo to jest zysk, który dostaliśmy jakby w związku ze zdarzeniami losowymi. Na kontach właśnie zyski nadzwyczajne, straty nadzwyczajne zapisujemy zmianę w stanie powiedzmy korzyści, przychodów, kosztów, ale związane z elementami losowymi. Piątka. Protokół likwidacji. Zakończono proces likwidacji środka trwałego i usunięto go z ewidencji pozabilansowej. Oznacza to, że na ewidencji pozabilansowej ten środek trwały był i w operacji numer 5 został on wyksięgowany.
A jak wiemy, ewidencja pozabilansowa nie wymaga podwójnego zapisu na dwóch oddzielnych kontach.